na rondzie. Siemanko, moi drodzy, z tej strony Juken, witam was serdecznie. Dzisiaj sprawdzamy reakcję Patki i Krystiana, jak podjadę swoją nową furą. Przygotuj się do skrętu w lewo. G-klasą, piękna, złota G-klasa. Oczywiście nadal w śniegu kursujemy. Ciekawe, czy ja się tym... uda mi się tym nie rozwalić, no. Raczej będzie ciężko z nimi. Ale przynajmniej będziecie mieli śmieszne momenty. A następnie skręć w prawo. To idzie jak głupie, nie? Skręć w prawo. Ja bym ich jakoś najchętniej sprankował, ale... nie wiem jak. GPS-ka mamy na monitorze. Tutaj niestety na tym kącie nie mam tego fajnego huba, więc... ale tutaj wszystko widać, co trzeba, także... nie widać tylko odległości, jaka została, no ale to już tam trudno. Ja się do tego nowego huba przyzwyczaiłem dosyć mocno. W sumie wiecie co, ja bym sobie trochę mocniej, widzowie... o. Jak tam, chłopaki? Sobie troszeczkę, wiecie co? Regulacja fotela. Ja bym sobie troszeczkę go dał niżej. O. Zaraz coś przy... jedziemy. Mnie do miasta i mam 64 km do tej firmy. Dokładnie jak Krystian mówi, ja już jadę. Okay. Nie będziemy raczej VMAXa testowali. Jaka to jest fura, widzowie. Jaka piękna. Auto jest, słuchajcie, niesamowite, widzowie. Ja chcę zrobić, wiecie, gdzieś stanąć, się zaprezentować, żeby oni mogli mnie zobaczyć. Będziemy sprawdzali ich reakcje. Trzymaj się prawej strony, a następnie zjedź w prawo. Niestety tu nic poza GPS-em nie widzę, widzę tylko... oczywiście ten Mercedes nie ma żadnego przebiegu, bo to jest na drugim kącie dopiero. Także też żałuję, że nie mogę z nimi, słuchajcie, grać na tym kącie odlewelowania, bo tam by, no nie ukrywam, też bym sobie nabijał kasę. Też mi na niej aż tam nie zależy, ale wiecie, ten przebieg w ciężarówce bym sobie nabijał, no ale no niestety, no nie mają promocja, nie mogą mieć. Jakoś tak do nagrywania odcinków z konwojów sobie poradziliśmy i... używam swojego pierwszego konta. Aż wiele tracą, bo tam są tak piękne widoki na tym promocie, Poland, Rebuilding, to aż się chce... aż się, słuchajcie, chcę po tej Polsce jeździć. Chociaż jest mapa Polski, ja muszę to sprawdzić właśnie na tym koncie. Ona podobno działa bez promocja. Słuchajcie, jest mapa Polski, ona się nazywa chyba Poland Detail Adding. Kiera to gnojek mi zajechał. Trzymaj się prawej strony, a następnie... i to podobno działa bez promocja, także byśmy mogli może wszyscy. Sprawdzimy to. Na razie chcę im zrobić psikusa. Trzymaj się lewej strony, a następnie skręć w lewo. Ja tak myślę, Patka, w którym miejscu mam na was czekać, żebyście obydwoje mnie pierwszy raz zobaczyli. Czekaj. W ogóle to powinienem być Ernestem tutaj, Jukanowiczem, który będzie mówił... trzymaj się prawej strony. Krystian, no jedziesz, ty chłopie, czy nie jedziesz? Także dzisiaj odgrywam, słuchajcie, roleplay i będę się wczuwał w... kupa jedziesz? No zobaczysz, ja tutaj ładnie jakoś dla was zaparkuję, żebyście mnie zobaczyli.
Na razie się chowam, niespodzianka. Tak właśnie będę odgrywał, tak będę do nich się odzywał. Czekajcie, żeby nie spalić, żeby Patka... A ty tam, Patkę, czekaj za Krystianu. Lewej strony, a następnie skręć w lewo. Dobra. Gdzie by tu za nim, nimi, wiecie, bo tak myślę, gdzie ja bym mógł tu stanąć? Dobra, lecimy może, wiecie, no może Patka mnie nie zobaczy. Trzymaj się lewo. Mam pomysł. A następnie skręć w lewo. Widzowie, ja mam pomysł. Tu się schowamy, patrz. Tu się schowamy. Tam daleko stoi Patka. O, za naczepą nie będzie mnie widzieć. Skręć w lewo. Żeby Krystiano mnie jeszcze nie zobaczył. Gorzej jak ten gagatek tu przyjedzie, to czekajcie, ja jadę dalej, się schowam. O, za budynkiem, tu. Obliczanie nowej trasy. Tu, widzowie, się schowamy. Trzymaj się prawej strony, a następnie skręć w prawo. Trochę się wychylę, żeby Krystiano... Żeby go widzieć, jak będzie wjeżdżał. Myślę, że tak daleko to mnie nie będzie widział jeszcze. Bliżej budynku podjedziemy. Skręć w prawo. Dobra, tam Iwona mi tam gadasz, gdzie mam skręcić. Przecież wiadomo, że ja naczepy nie podłączę pod to, no bo jak? Ale bym się zdziwił, jakbym pod tego Mietka podłączył naczepę. A, bo ja bez świateł jestem, widzowie. Uuu, ja jestem bez świateł. Czekajcie, to muszę się inaczej zabrać. A ty, Krystiano, daleko, masz jeszcze? A to dobra, bo ja tutaj się kamufluję, żebyście mnie razem zobaczyli. Nie będę patrzył na GPS-ie, bo że Krystian tu przyjedzie do mnie. Ale będzie siara, bo ja nie będę miał się gdzie schować. Chyba, że tam wtedy, jak on będzie tu jechał, to ja za ten budynek się schowam. To wreszcie mi internet działa. Co? Wreszcie mi internet działa. Brawo! Matka trąb. No nie, Patka tam stoi. Chyba mnie nie będzie widziała. Muszę się schować. Muszę się schować, widzowie. Pięknie ten, jak taki brabus wygląda. Ciekawe, co ta Patka dzisiaj w ciężarówce odwali, nie? Jestem bardzo ciekaw.
Jak Krystiano staniesz ku łopatki, to ja podjadę. Zobaczymy, jaka będzie ich reakcja. Dzisiaj robię im obstawę, nie? Dzisiaj je daję obstawę. A to ciekawe, czemu mam taką rejestrację jak... że Deutschland. Ja w tym... Mercedesa garażowałem w... garażowałem w Łodzi. Już. Ja cię nie widzę, gadku ty jeden. A dobra. Uwaga, nadjeżdżą. Dzisiaj jadę jako wasza obstawa. On taki brudny, czy on ma taki kolor? On ma takie wzorki. Takie wzorki chyba. Złoty, no. Jak w Dubaju. Mam w Dubaju. No a to jedziem. Ernestik. Ja wiem, że ten Ernestik wam się spodoba. Dlatego będę na radiu z nimi gadał jako Ernest. A co? Jedziemy? No to jadłem. Jadziem. Ja GPS-a nie posiadam, ale... przeżyję. Moje zadanie na dzisiaj będzie was pilnować. Przeliczam trasę. Trzymaj się prawej strony, a następnie skręć w prawo. Skręć w prawo. Łatka na czerwonym przyjedzie, na wank. Na wank! No wiedziałem. Ja wiedziałem, że ona to zrobi. Nie zdążyłam wyhamować, sorry. A to ty mnie nie sorry, tylko pana policjanta sorry. Boga! Zobacz, Krystiano, jak to idzie. Jedź prosto. Trzymaj się lewej strony, a następnie skręć w lewo. Skręć w lewo. Tylko jeszcze nie przydzwoń we mnie. Na wszelki wypadek na bok zjadę. Zjadę na wszelki wypadek na bok, bo jeszcze Krystian we mnie przydzwoni, nie? O, taką miniaturkę robimy. Przydzwoni we mnie? Nie, nie przydzwonił. A tu mnie jakiś kretyn blokuje. Jedź, ty baranie, ty jeden, ty. Będziesz mi Mercedesa mojego, kurde. Nie na ciebie, bo jakieś barany mnie tu drogę zajeżdżają. Ale to idzie jak głupio. Oj. Szukanie nowej trasy. Trzymaj się prawej strony, a następnie zjedź w prawo.
Ja nie wiem, gdzie ta Iwona mnie prowadzi, więc muszę tutaj Patce ufać. Miau. Miau. Zjedź w prawo. Iwonę to trzeba wyłączyć, bo będzie... W porządku. Znajdziemy inną trasę. No po czerwonych światłach na przykład. Oj tam, oj tam. No ale Krystiano też ładnie jedzie. No, coś nowego się wydarzyło w tej grze. I nawet mi z drogi nie zepchnęłaś. A wiesz, że kurciło? Ja taki mały przy was się czuję. Trzymaj się prawej strony, a następnie zjedź... Kurde, muszę tą Iwonę wyłączyć, bo... Zjedź w prawo. Ale tam mieliśmy... Nieważne, znajdę nową trasę. Teraz będę musiał ich gonić. Aha! Aha! No, wszyscy mnie tu taranują. Otukują mnie wszyscy. Ja ciebie nie zaatakowałam. Będzie mu otukują. Ale urwał, to było dobre. No i następny, no i gleba. Aż mi maska podskoczyła, co tu się stanęło? Ludzie kochani, co tu się dzieje? Jak grzecznie jechał przecież. No, już widzę. Jak grzecznie jechał, widzowie, co to tutaj? O, mam pretekst, żeby GPS-a zmienić. Słuchajcie, ja muszę zresetować nawigację. Zaraz, tylko nawigację zresetuję. Kurde, nie da się. Ja bym musiał ze zlecenia chyba zrezygnować. Ruszajmy. Dobra, Iwona mnie denerwuje. Kupuś, co się dzieje? A, bo potukiwali mnie troszkę. Już jadę. Gdzie? Zazdrośni jacyś, że takie auto kupiłem, mnie tak poutukiwali, że masakry. Totalny masakry. Totalny masakry. Jadę za Krystianem, tam przynajmniej bezpiecznie. Chyba. Ale tak dziwnie się na was patrzy, tak z dołu. Takie coś, że jak jedziesz za tirem, to jest mniejsze zużycie paliwa, tak? Ta. Aerodynamika podobno. I na fakcie kolarze potrafią za tirem 90 na godzinę jechać. Gdzie Patka? A gdzie jest Patka właśnie? Sprawdzamy przyczepność Merola. To już mi gaśnie, bo tyle awarii, nie?
Już słuchajcie, widzowie, mam tyle awarii, jak mnie potukiwali, że... Jest, poszła! Szybka i wściekła. Krystian leci lewym. A następnie zjedź w prawo. Oj. Zjedź w prawo. Prawo, prawo. Ja się lepiej usunę, żeby mnie nie... Ja się lepiej usunę, żeby mnie nie staranowała. Nauczyłam się ładnie sobie. O, brawo ty. Krystian w krzaki wjechał. Co, już mam 100% uszkodzeń? Serio, widzowie? Nie wierzę w to, nie? Ej, ja mam 100% uszkodzeń. Kurde. Nie, to moja wina. To ja w ciebie wjechał. Ja wiem, że ja ciebie tyłem walnęłam. Nie, to ja podjechał. Pod paszczy lwa podjechał. Trzymaj się prawej strony. Bo ja już mam 100% awarii. W porządku. No nie pojadę dalej, nie? Widzowie, no nie pojadę, nie ma opcji. Ledwo kupił Mercedesa, już 100% uszkodzeń, nie? Tak mnie ludzie potukiwali na drodze. No jedź tą Landarą, jeden ty... Gołganie, jeden gogatku. Landarą blokuje drogę. Jak tu chcę jechać spokojnie i nie mogę. Następny, kuźwa, lecimy awaryjnym, tak nie będziemy się bawić. Ja tu obstawiać miał Cristiano i Ran... i Patka... i Patkę, a tu... tam widzowie. A do dupy taka robota. Patka leci w tym śniegu stówką. Patka, tyś stówką lecisz w tym śniegu? Aha. Przeliczam trasę. Ha, ha, ha! Oj, jak to ładnie wyglądało. No teraz już raczej nie wycofa. Ale jej supek skosiła. Musiała supek skosić, nie? Ale się chmurzy, będzie śnieg, nie ma co. Ja ich tu obstawiam, widzowie, ładnie.
Christian, długie za Apple. Proszę bardzo. A, dziękuję, zaraz zobaczę. No panie, perfekto. Słuchajcie, teraz jedziemy. Trzymaj się prawej strony, a następnie... Że Iwona sobie gada, to nie chce gada ona. Ja nie mogę jej wyłączyć, widzowie, niestety. Znaczy, mógłbym dźwiękowy wyłączyć, nie? Komunikat. Jakby nie chce mi się. Obliczanie nowej trasy. Niech tam Iwona ma swoje 5 minut, widzowie. Płatka coś Oj, płatka coś wywinęła. Jakiegoś orła na śniegu. Cristiano tam długi mi daje. Ładnie mi oświetla teraz Krystian. Tak lubię za kimś jechać. Jak macie GPS-a, cały czas prosto będzie? Tak. Ale żeś po ścianie poszła. Dobra, bo ja muszę na sekundkę się zatrzymać. Przy dobrej okazji, tu na prawo. Was dogonię. Czekajcie, widzowie. Może siu, zaraz wracam. Chwila pauzy. Dobra, jestem, widzowie. Jestem, moi drodzy. Już wracam, już do nich lecę. A dla tych, którzy no nie wiedzą, o co chodzi z tym moim głosem, który tutaj na radiu naśladuje, to już wam tłumaczę. Moi drodzy, ja kiedyś w RP odgrywałem taką postać, w sumie dwa nazwiska miała. Był ten sam typek, nie będę już wam go teraz pokazywał, ale kiedyś taką śmieszną postać w RP odgrywałem, że był pierwszy, był i Ernest, znaczy drugi był Ernest akurat, Ernest Jukenowski był drugi, a wcześniej był Iwan Jukenowicz. Szukanie nowej trasy. Ernest Jukenowicz, także... Także taką postać odgrywałem, no i tak postanowiłem, że jak z nimi gram, to na radiu też w tą postać się wczuję. Trochę tutaj, wiecie, w Eurotracku też roleplayu damy, żeby było też śmiesznie, zabawnie dla was. Myślę, że wrzucę cały odcinek z tej trasy, jako jadę. Tylko, że ja mam już przerąbane, bo mi auto cały czas gaśnie, widzowie. Zjedź w prawo. Przez to, że mnie tak poutukiwali, i to nie Krystian i nie Patka, tylko ci, kurde... Zjedź w prawo. ...gałgany. W porządku. Mam nadzieję, że cały czas prosto mam jechać. O, mogę mapę włączyć. Dobra, widzowie, mogę włączyć mapę, mogę sterować. Dobra, są przede mną. Okej, ej. Już, wystarczy tej mapy. Dobra, wystarczy, czyli grzejemy na wprost. Grzejemy, widzowie, na wprost. Trzymaj się prawej strony, a następnie zjedź w prawo. O, ja teraz nie wiem, czy oni przypadkiem nie skręcają. Zjedź w prawo. Czekajcie, czy oni tu skręcili? Nie, no chyba pojechali prosto. Na tym rozwidleniu prosto pojechaliście, czy skręciliście?
Ja nie wiem, gdzie oni są. Sprawdź na mapie. No ciężko namierzyć. Słuchajcie, nie dać tak. Cały czas prosto, tak? Dobra, zjadę na bok najwyżej. Słuchajcie, zjadę na bok najwyżej, pojadę prosto. Tak zrobimy. Jedź tu można prosto. Jechać prosto. Ej, ja wiem, bo oni zrobili korek, ale im kopara opadnie. Trzymaj się prawej strony. Ha, 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 ha. Oni mi tu korek zrobili. Mieliśmy, nieważne, znajdę nową trasę. Oni mi tu korek zrobili. Nie? Korek. To? Ja mam takie pytanie, dlaczego wy tam stoicie sobie tak na środku? Ale gada niemiłosiernie ten Mercedes. Bo mi kot zaczął odwalać, musiałam go przystopować. No zawsze to jest jakiś pretekst zrzucić na kota. A Krystian w szoferce kota wiezie i jakoś mu nie odwala. Szoferce są grzeczniejsze niż w domu. Trzymaj się prawej strony, a następnie zjedź w prawo. Ale mnie ta Iwona, słuchajcie, prankuje, nie? Cały czas. Co ten gościu mi tu? Nie, to teraz dobrze powiedziała Iwona, gdzie mam jechać. Chyba przyzwoniłem gościa. Żeby Krystian w niego nie wjechał. Oj. No. Przygotuj się do skrętu w lewo. Ale jeszcze jedzie. Skręć w lewo. Jeszcze, słuchajcie, jedzie. Jak w lewo, jak w prawo. Co ty, Iwono, gadasz? Przeliczam trasę. A ile w ogóle do celu jeszcze mamy? 5 kilometrów. O! Ja muszę zobaczyć, gdzie Krystian, żeby go ktoś nie napadł. Chyba Krystiano jedzie. Za tobą jestem. No ja czekałem, ja wasza obstawa, wiesz, Krystiano. Jedź, jedź. Ja tu pilnował, żeby ktoś cię nie napadł po drodze. No, taki sobie szybki kursik nie będzie. To wrzucimy jako odcinek, widzowie. A następnie jedź dalej. Wam się też te odcinki podobają z takiego roleplayu, ale możecie, widzowie, dać znać w komentarzu, co sądzicie o takim odgrywaniu właśnie tego Ernesta Jukenowicza, który właśnie tak mówi śmiesznie, nie wiem, pod lasiem zalatuje, czy trochę Ukrainą. Są mieszane uczucia, no ale dużo mówi ludzi, że taki podlaski język. Absolutnie z Podlasia nie jestem, ale pozdrawiam fajnych ludzi z Podlasia. Znajdę nową. Mamy widza z Podlasia, spoko. Zawróć, kiedy będzie to szukanie możliwe. Nowej trasy. Że następny kursik już z nimi zrobię. Normalnie, a teraz do serwisu się muszę odchodzić. Ale tam także dzięki, moi drodzy, za oglądanie. Fajnie będzie, jak zostawicie łapkę w górę, komentarz pod filmem i do zobaczenia w następnym odcinku. Trzymaj się, cześć!